Witam gorąco z gorącego Meksyku. Dzisiaj nowe karty dodali. Nagrywam to w dzień, w którym dodali karty. Wy to zobaczycie dopiero jutro. Tak czy siak, w pierwszą talię, jaką sobie będziemy grali, jest to Niepohamowany Głód. Postanowiłem pobawić się Dagonem. Wydaje mi się ta karta najbardziej obiecana, najbardziej taka, no kurczę, taka fajna, taka naprawdę dobra. Oczywiście wszystkie karty, które dodali, są bardzo wyjątkowe, lecz Dagon, myślę, że pierwszy po prostu skradł serce i jestem najbardziej jego ciekawy. Nie grałem jeszcze, nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało. Może być tak, że Talia po prostu nie poradzi sobie, choć myślę, że jest tak bardzo z zemstami, że raczej ciężko, żeby sobie nie poradziła, lecz mimo wszystko jeśli by sobie nie poradziła, to i tak pewnie byście nie zobaczyli tego, bo bym zrobił inną. Także jeśli to oglądacie, to po prostu znaczy, że wszystko poszło idealnie. Dagon ma dwie formy, jest to nowa karta. Pierwsza forma to rozmieszczenie. Nasyć jednostki 5, czyli 5 jednostek ze swojej talii umiejętnością zemsta. Zemsta, każdy wie co to jest. To jakaś czynność, że gdy zjemy jednostkę, która posiada zemstę, na przykład wzmocni jednostkę za 4, no to po prostu zjadamy tą jednostkę i wzmacnia za 4, nie? To jest po prostu zniszczenie tej karty. Także dajemy, nasycamy 5 jednostek z naszej talii zemstą. I co ta, jaka to zemsta jest? Wzmocni najsłabszą jednostkę sojuszniczą o 2 punkty i czci Dagona. Zaraz sobie o tym porozmawiamy. Po pierwsze, te 2 punkty to jest bardzo, bardzo fajne, bo to są dodatkowe punkty. Na przykład w momencie, gdy zagrywamy na przykład zgnilca, no to on wchodzi za 5 punktów, tak? Ale już po zemście jest za tych punktów 10. Gdy sobie nasycimy go tą umiejętnością, to będzie 12 punktów. 12 za 5 to jest naprawdę spoko. Możemy sobie wzmocnić kuchtę, ale możemy w ogóle same brązowe jednostki. Tutaj kuchtę gramy i kuchta nam wyciąga dwie losowe brązowe jednostki z naszej talii. Także też będziemy mieli jak to zjeść. No mamy zmorzycę, mamy bardzo dużo zjadarek, więc naprawdę o zjadarki nie musicie się kompletnie martwić przy tej talii. Kolejną sprawą, co to jest te czci Dagona? No powiem wam tak. W momencie, gdy zagramy Dagona w pierwszej formie, to sprawa wygląda następująco, że w drugiej rundzie on nam nie ginie. On idzie na cmentarz, ale jako karta wezwanie głębin. Taki artefakt. I w momencie, gdy 4 razy będziemy czcić Dagona, stworzy nam się ta po prostu ósemka w rzędzie bliskiego starcia. No to jest mega, mega kozackie. Dodatkowe 8 punktów to jest. No naprawdę tylko może tutaj wiewióra to popsuć. Jak czcić tego Dagona? Tak samo. Kiedy nasycamy te 5 jednostek, to one mają, oprócz tego, że tą nową zemstę, to jeszcze czci Dagona. Czyli na przykład, tak jak wcześniej pokazałem, zgnilca. W momencie, gdy zagramy zgnilca i go zjemy, bo to jest bardzo istotne, to te wezwanie z głębin będzie miało jedyneczkę. Potem będzie dwójeczka, trójeczka, czwóreczka. Tylko te karty, które mają czci Dagona. Jak już będzie czwóreczka, to po prostu stworzy nam się ósemka. W bliskim rzędzie po prostu, nie? No to jest naprawdę, kurczę, strasznie potężna karta. I jest też druga forma tej karty, bo to nie jest koniec. A, jeszcze zapomniałem, że ma rozkaz pochłoń sojuszniczą jednostkę i za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę z zemstą, wzmocni ją o 1, także dodatkowy silnik. A teraz dodatkowa sprawa to jest ewolucja, bo tutaj ta karta będzie nam ewoluowała, jeśli wygramy rundę jakąś. W momencie, gdy wygramy rundę i karta jest w ręce albo w talii, ewoluuje w Dagona wyniosłego. I to, co to nam daje? No rzucamy sobie Dagona i mamy na koniec tury zwiększy licznik o 1, czyli na samym starcie będziemy mieli 1, potem po następnej turze 2, po następnej 3 i tak dalej. I teraz każdy licznik coś robi. Na przykład jeśli będzie miało tego licznika 2 i postanowimy zjeść Dagona, no to odpali nam się, wzmocni wszystkie sojusznicze jednostki w tym rzędzie o 1. W momencie, gdy rzucimy Dagona i od razu go sobie zjemy, znaczy od razu nie można, to my i tak musimy jedną rundę poczekać, znaczy turę.
Wezwij najsłabszą brązową jednostkę z zemstą ze swojej talii, ze swojego cmentarza do tego rzędu. Kolejny to jest trójka, to jest stwórz burzę w przeciwnym rzędzie na rundy 3, na 2, sorry, 2. 4 licznik, no to zadaj dwóm najsłabszym wrogim jednostkom 2 punkty obrażeń. No i piątka. Piątka jest bardzo, bardzo mocna, bo piątka daje nam stwórz bazową kopię tej karty w swojej ręce. Rozumiecie to? Trochę przesada. Oczywiście, jeśli są karty, jeśli są talie kontrolne, no to ten Dagon do 5 nie dojdzie. No nie ma po prostu szans na to. Ale jeśli będzie grał z taliami, które tej kontroli nie posiadają, no to jest to bardzo proste i żebyście zrozumieli, tę stwórz bazową kopię to po prostu tą pierwszą formę. To, co tutaj na początku powiedziałem, stworzymy sobie w ręce. Macie to? To nie jest tak, że zamienimy sobie za jakąś kartę, którą mamy na ręce. Powiedzmy, mamy trzy karty na ręce i będziemy mieli trzy karty. Nie, ta karta będzie dodatkowa, więc już rywal będzie miał prowadzenie nawet karty. To jest naprawdę, naprawdę bardzo potężna karta Dagon obiecany. Polecam wam naprawdę sobie pograć. No i oczywiście, jeśli wam się spodoba film, no to pobierajcie talię, bawcie się. No i zapraszam jeszcze was na Discorda Armia Oso. No i kolejną sprawą to co w 2024 się wydarzy w Gwincie. Jeszcze filmu o tym nie nagrałem. No, zresztą za chwilę o tym opowiem troszeczkę bardziej. Przejdźmy do pierwszej gry. No i naszym pierwszym rywalem będzie Nilfgaard Hochstapler. Widzowie, zaczynamy. Już taki świąteczny klimacik widzicie nawet u mnie na kanale. Jak widzicie, już się ładnie tutaj wystroiłem dla was. No i cieszę się. W ogóle fajne te karty nowe wyszły, fantastyczne. I drugą sprawą jest, że ja czytam komentarze oczywiście. I widzę, że chcecie wiedzieć, co myślę o 2024 roku. Czyli wielkim roku dla Gwinta. Na pewno nagram to dla was. Nagram, co o tym sądzę. Możecie mieć to jak w banku. Tyle, że po prostu dajcie mi czas, bo w odpowiednim momencie po prostu się odpalę, nie? I powiem, co o tym sądzę. Mogę tylko stwierdzić, że no, cieszmy się tym, co mamy. Jest smutek troszeczkę. Ale skupmy się na razie na świętach i na tym, że nowe karty weszły, które są naprawdę fenomenalne. Ten Dagon obiecany, to sprawdź serduszko. W ogóle go sobie zagramy w pierwszej kolejności raczej. Ile mamy kart z zemstą w talii? Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, mamy ponad nawet pięć. Także możemy tego Dagona zagrać jak najbardziej. Rzućmy go sobie tutaj. Cyk. I teraz co chcę wzmocnić? No, te raczej... Detlafa. Kuchtę, bo to są karty, które na pewno będę wyciągał. Możemy spróbować zgnilca i na przykład jajo. A, jeszcze trolla, dobra. Bo to 5 jednostek jest. No i dobra. W takim razie mamy. I teraz dodatkowa sprawa to jest to, że jeszcze jak będziemy rzucali jednostkę, to on się będzie, nie? Wzmacniał. A, no już nie. Było, minęło, ale przynajmniej mamy bardzo mocne teraz jednostki, nie? Te z zemstą. No mocniejsze niż normalnie. Więc i tak jest naprawdę dobrze. I teraz czy ja chcę go cisnąć? Spróbować te 2-0 wyciągnąć? W sumie czemu nie? Mamy dwie karty z zemstą do odpalenia. Mamy one i romancję. No tutaj naprawdę, kurczę, jesteśmy w stanie bez problemu to wygrać. Jeszcze patrząc na te punkty, no zmorzyca jest idealna, żeby zagrać już. Więc zróbmy to po prostu. Spróbujemy na równych, nie? Te karty, które są dodatkowo zboostowane przez Dagona, są po prostu no, fenomenalne, nie? Bo to są dodatkowe 2 punkty jeszcze. Zgnilec na przykład. Zgnilec robi dyszkę. Teraz robi 12 punktów, kosztuje 5 werbunków. No jest naprawdę git. Jest naprawdę git. Taki Detlaf, to ile on przecież punktów potrafi zrobić? Dodatkowo jeszcze 2 będzie nam robił. To jest naprawdę... Dagon, super, naprawdę fajna karta. No, a druga forma Dagona... Cóż.
Rozumiem, że piąty licznik, jak źle mówię, to oczywiście poprawcie mnie w komentarzu. Jeszcze nie testowałem tego, ale wydaje mi się, że licznik 5 to jest po prostu ten podstawowy Dagon, który wejdzie nam do ręki. Jeśli tak, no to to jest przegigantycznie mocne. Jeśli tak jest. A teraz tak. My sobie zagramy Mirunę, raczej zdrajczyni sobie wyciągniemy. Spróbuję ją wyciągnąć. Zobaczymy, czy się uda. Uwaga. To sobie... No i pięknie, mamy zdrajczyni. Zajebiście. Teraz co, jajo harpi? No, harpie też musimy porzucać, bo to nam da kolejne jajo. No, także teraz rzucimy sobie jajo harpi po prostu. A jeśli chodzi o oneiromancję, to na razie na spokojnie. Tutaj z oneiromancji, jeszcze nie wiem, może z Nilca wyciągniemy. Nie no, z Nilca to nie, bo to się nie opłaca w ogóle, patrząc na jednostki, jakie rywal tutaj gra. Dobra, teraz bardzo wolne tempo z naszej strony. Okay. Ale i tak to jest już 13 do 38. To jest naprawdę, kurde, kupa punktów. I wygrywamy to na równych. Dobrze. W takim razie ciśniemy rywala. No i powiem wam, myślę, że taką dobrą strategią na ten mecz byłoby ściśnięcie go nawet do wszystkich kart naszych, ale zostawić kuchtę. Zostawić kuchtę i na samej kuchcie wygramy bez problemu. Plus mieć żabę. Żaba też istotna, żeby była na cmentarzu. Zgnilec, ten lepszy. Jego raczej nie chcę, choć Endriagę bardziej nie chcę na razie. No dobra. Dobra. No to tak, co robimy? Co robimy, widzowie? My mamy dostęp do Detlafa też. O tym trzeba pamiętać i na pewno z tego skorzystamy. Tak jak mówię, kuchtę zostawimy sobie. Może na przykład wyciągniemy z oneiromancji na koniec wielką ropuchę. Wtedy będziemy mieli po prostu, no, sztos. Sztos całkowity. Ale póki co, no póki co zagrajmy sobie syrenkę. A czemu nie? A właśnie, po czterokrotnym czczeniu Dagona, stwórz Dagona obiecanego w swoim rzędzie bliskiego starcia. To jest też bardzo istotne, ja o tym zapomniałem, że w momencie, gdy będziemy rzucali zgnilca, na przykład tego ulepszonego i oczywiście go zjemy, to ta zemsta daje nam, że ten Dagon po czterech razach wróci nam w tej, w drugiej formie, tej lepszej, tej... która na liczniku 5, no, będzie robić tutaj fortunę, nie? Dobrze, zróbmy tak. Kurde. No, zgnilca byśmy sobie zagrali. Zagrajmy zgnilca. Cyk. I teraz, czy to się odpaliło, czy nie? Trzeba to najpierw zjeść chyba. Tak, teraz już jest numer jeden, dobra. Czyli jeszcze trzy jednostki musimy zagrać i stworzy nam się jeszcze w bliskim rzędzie ten potwór za 8, nie? Oczywiście on ma... kurde, co chciałem powiedzieć? On ma dalej umiejętności. To nie jest tak, że on już nic nie dostanie. Nie, czekaj. Dagona obiecanego, dobra. Czyli to nie jest ta druga forma. Nam po prostu druga wleci. No ale to jest i tak 8 punktów. To jest mega dobre. Git. Git, git, git. Syrena. No, syrena akurat trochę... trochę boli. Co ja mam zrobić? Dobra, zjedzmy to. Nie wiem, czy to jest kurde dobre, nie? Tak szczerze mówiąc, no Kejrana bym mógł odpalić. Kejran to by oddał. To właśnie... Jeśli teraz mnie nie otruje,
to rzuciłbym jednostkę z zemstą, a potem Kairana. Nawet na tym zjedzeniu dwóch jednostek, a nie trzech. No ale właśnie, jest ta blokada. Co robimy? No nic, rzućmy sobie zgnilca. Jakby mi teraz nie zbił tej harpi, to rzucamy drugą i zjadamy zgnilca. A w kolejnym etapie to rzucamy Kairana. No ale pewnie ta blokada, znaczy blokada trucie. Pewnie te trucie już się pojawi, nie? Tak czy siak, mamy na tyle mocne karty, że my możemy nadal grać i możemy to przycisnąć. Nie na wygraną, ale na to, żeby pozbyć się kart po prostu rywala. No widzicie, kłujący. Super. Naprawdę mnie to bardzo cieszy. Mamy jajo harpi. No teraz, jeśli nie zostanie otruty, jeśli nie zostanie otruta ta harpia, to po prostu Kairan. No i rywal się zdziwi. Oj, zdziwi się. No właśnie. Nowa karta w ogóle, widzowie. No dobra. Czekajcie, jakby tutaj to ogarnąć? Ja bym chciał zagrać na pewno... No raczej Detlafa chciałbym już zagrać. Ale to bym musiał mieć Bargesta odpalonego. Bo tak to średnio się to opłaca. Więc możemy zagrać na przykład Naglfar teraz. W Detlafa. Zjemy go raz. A potem zagramy Kairana. Na przykład. I Oneir... Albo nie zagramy Kairana, a na przykład zagramy Oneiromancję. Wielką ropuchę, bo też bym chciał mieć jedną na cmentarzu. Też to jest istotne dla mnie. No i pięknie. Dodatkowe punkty. Co tu się odwala? Nie, no naprawdę gitnie. No jak widzicie, wezwanie głębin już jest na liczniku 2. No brakuje tylko dwie jednostki, żeby zeżreć i w tym momencie już po prostu będzie... No to na co czekamy? Stworzy się nam kolejny Dagon. Tak to jest naprawdę, naprawdę dobrze. Zagramy o Neiromancję teraz, po wielką ropuchę i mamy no takie 100%, nie? Że to się wszystko uda tak, jak powinno się udać po prostu. Więc rzucamy sobie, cyk, po wielką ropuchę. Cyk. No i dobra. I tu już jest raczej nasz pas. No na pewno to już będzie nasz pas. Rywal tylko zagra tu swoją ostatnią kartę. O, Mikołaj Oso zrobi to. Okej. Dobrze. Dobrze. Ale patrzcie, kurczę, no, rywal ma jeszcze tego Hochstaplera całego. Więc, no po prostu musimy zrobić w jednym ruchu wszystko, nie? Wszystko w jednym ruchu. Najgorsze jest to, że Hochstapler jest dla niego fajny właśnie pod Dagona. No to jest akurat bolesne. Ile mamy jednostek z zemstą? No mamy jeszcze jajo Harpi. No ogólnie mamy jeszcze dwie z zemstą. Mamy one i romancję, więc to jest takie 100%. Zostawmy to już tak, jak jest. Tak, zostawmy. Brakuje nam dwóch, żeby się odpalić. Więc na przykład rzucimy kuchtę, żeby odpalić jedno. No i liczę, że jajo harpi nie wyleci. Bo ostatnim zagraniem będę chciał odpalić po prostu już wezwanie głębin, nie? Po czterokrotnym czczeniu Dagona stwórz Dagona obecnego w rzędzie bliskiego starcia i wygnaj tę kartę. Dobra.
Roderick zagrany. Tak, o, no dobra. W takim razie rzućmy kuchtę. Cyk, leci ropucha, zjada ją. Cyk. Okej. Okej. Dobrze, nie wyleciało nam jajo, więc jajo jesteśmy w stanie wyciągnąć sobie na przykład co najromancji, nie? Moglibyśmy nagrać trolla. Bo to jest dalej na jednym, nie? Tak, na jednym. Znaczy jednego brakuje, a mamy dwie karty, więc jakby zablokował jedną, to mamy drugą. Czy to mi się opłaca? Ja mam dalej... Ja i tak mam niepohamowany głód, więc to jest takie trochę bez sensu. Nie, nie będziemy tutaj żadnych zagrań robić. Nie, to nie ma sensu akurat. Jest Terranowa. Proszę bardzo. Ale ten Dagon to jest po prostu 8 punktów dla niego. To nie jest nic takiego, nie wiem, kozackiego, nie? Artfein jest spoko. No odpalmy. Dobra, patrzcie jak teraz to pyk i Dagon nam się tworzy. Fantastycznie. W ogóle piękny efekt, nie? Jeszcze nie widziałem tego efektu. No, naprawdę ładnie, naprawdę ładnie. I co już nam te zagranie dało? To jest 13 do 40. A my dalej jeszcze mamy na przykład zagranie jaja Harpi. Pewnie ten Hochstapler teraz już siądzie. Ale jeśli nie, to jeszcze dodatkowe punkty zrobimy na zagraniu jaja. Zobaczymy. Zobaczymy. Cofnij sojuszniczą jednostkę do re... Aha, okej. No to jest dosyć też, kurczę, mocne, nie? Ten Torres. Zagranie podwójne... Terranowy. Mocne, mocne, bardzo mocne. Ile on kosztuje? 14. No to jest naprawdę fajne zagranie. Ale i tak mamy to. Lecimy. A wiecie co? Dobra. Skoro to zablokował, to lecimy w takim razie z Kejranem. Cyk, cyk i cyk, nie? Jup. Żeby jeszcze jakieś punkty zrobić. No i dobra. No tutaj raczej nie będzie żadnego... No właśnie, jest Filip. Zaskoczenia nie mamy, a wygrywamy naprawdę dużo. Kurde. To jest naprawdę sporo, nie? Teraz zagranie jeszcze... No, nie zagramy. Ale naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajnie spisała się ta talia. I przejdźmy do gry numer 2. Następnym rywalem będą podpory, niepohamowany głód. Tutaj będą się działy... rzeczy. My zaczynamy. Okej. I mamy tego, mamy Dagona. No to bardzo, bardzo dobrze, nie? Te zagranie go w pierwsze jest no naprawdę fenomenalne. Także dobrze, że to mamy. Tylko, że chyba za dużo mamy tych kart zemstą mimo wszystko. Ile mamy jeszcze w talii? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli idealnie. A mamy jak to w ogóle zjeść? Mamy jedną zjadarkę, drugą. Mamy Kejrana. Nie no, zjadarki mamy też. No, to już pięknie jest, dobra. Dobra, widzowie, naprawdę jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. W takim razie, rzućmy sobie odstrzała Dagona. Cyk, cyk. Dobra. Zajebiście. No, fenomenalna karta, nie? Co tu dużo mówić. Naprawdę jestem zadowolony z tej karty. Kuchta!
Chyba nie chcesz nas. No, tutaj też ładne zagranie, trzeba przyznać. Ale mamy lepszy trochę. Cyk. Cyk i cyk. Dobra. No, dużo, dużo mocniejsze zagranie u nas. Troll. Dobra. My sobie... Na pewno muszę to zjeść, kurczę. No, rzućmy sobie tą harpię. Nie, mglaka to mi się nie opłaca zjadać, bo to będzie obijało trolla. To jest bez sensu. Lepiej jest mi zagrać na przykład zgnilca. Dobra, na przykład teraz mglaka już mogę. Jeszcze to nam wzmacnia te jednostki zemsty. To jest naprawdę tak dobre. Tak dobre. Rywal trochę nadrobił, trzeba przyznać. Te punkty 24 do 34, ale za jaką cenę? To już dwa zagrania swojego lidera, już on swojego nie ma. No u nas... My moglibyśmy zagrać kolejną harpię i zjeść syrenę. Nie musimy tego robić, na szczęście. No dobrze. W takim razie pasujemy. No i to samo co w pierwszej grze. Dagon jest na cmentarzu, także fantastycznie. Nasze jednostki z zemstą wszystkie są już wzmocnione. Co jest też bardzo, bardzo dobre. Trzeba je cztery zagrać i zjeść, żeby po prostu przyzwać sobie znowu Dagona. No i ropuchę też wypadałoby zagrać, także fajnie, że mamy tą jedną ropuchę, na pewno ją zaraz zagram. Myślę, że harpie wymiana z morzyca. Morzycę zostawimy. Dobra. A więc w pierwszej kolejności zagrajmy z gnilca. No i zagrajmy wielką ropuchę, będzie już na cmentarzu, nie? Bo tak, tutaj mamy, tu już mamy jedną kartę. Tu jest druga karta. Mamy dwie karty na ręce, które czczą Dagona. Czyli dwóch potrzebujemy, ale też dwie wyciągnie nam Kuchta. Jakie to się okaże? No i rzućmy sobie to. I tak ja pasuję, nie? Więc nie obchodzi mnie to, że zbijam mu. Ja po prostu cmentarz sobie robię. To będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo jednostek zemstą i potrzebuję mieć jak najwięcej tych zjadarek. No i powiem wam jeszcze, widzowie, jedną rzecz. A propos Dagona, bo jeśli on gra go, a raczej będzie go miał, no to on będzie miał tą drugą formę, a my na przykład nie mamy kompletnie jak się jej pozbyć. Co jednoznacznie po prostu mówi nam, że no będzie miał bardzo, bardzo mocnego tego Dagona. Trochę lepszego niż my. Tak mi się wydaje. Choć w sumie. Zobaczymy. Zjadarka, O, śluzga nie chcę. C. I tego też nie chcę. Ile jeszcze mam kart zemsty? No, trzy karty tylko. Ale jak ja dostanę tego Naglfar, to będę w dupie. No, nie opłaca mi się. Nie opłaca mi się już tutaj ryzykować. Zostawimy to. Dobranie Naglfara to tak jakbym kartę stracił. O kurde. Dobra. Mocno trzeba przyznać. Bardzo mocno rywal zagrywa. My...
Ja chcę zmorzycę jeszcze rzucać. Chcę rzucać zmorzycę. I rzucimy kuchtę. Kuchta nam wyciągnie karty. Kuchta od razu zje nam ropucha. I przy... No właśnie, on ma tego Dagona. I kolejną sprawą... Kolejną sprawą... Zapomniałem. Zagrajmy kuchtę. Cyk. Zjadamy ją. Cyk. I cyk. Dobra. Trochę kapa. Z jedzeniem tego. Raczej tak zagrajmy. Ile jeszcze brakuje? Czekaj, ile brakuje? Jeden? Nie, jeden raz zagraliśmy, czyli tutaj jest raz. Dwa. A, dobra, jest trzeci. No i tutaj jest czwarty. Dobra, dobra, zgadza się wszystko. Pomyliłem jednostki. Jest oślusk. Dobra. Próbujemy, czy nie próbujemy? Nie. Ekstra. Ekstra. No, ciekawe jak to siądzie. No na pewno ten jego Dagon jest trochę lepszy, nie? No, zobaczymy. Zobaczymy. Ale w ogóle już widzę, że ludzie zaczynają bawić się w memy. No, królowa Kikimor. Tak, królowa? A już jej nie ma. No, królowa ogólnie, wiecie o kogo chodzi. Z Dagonem. Kurczę, nawet spoko sytuacja, nie? Jakby takiego na przykład Dagona zjeść, no to... No kurde, zajebiście. Jak grasz z talią, która nie ma kontroli, to jest bardzo, bardzo dobre. Jeśli oczywiście jest bez kontroli. Zagrajmy Detlafa. Kurde, czy ja chcę to rzucać? To jest właśnie... To jest trochę akurat słabe, nie? Zagranie północnicy. Strasznie tutaj nam zapcha to. Zobaczymy. Dobra. Dobrze, że jest ten Keiran, bo on nam tutaj nadrobi, nie? Mglak. Na mglak się bardzo nie opłaca. Mógłbym nawet teraz zagrać pustynnicę. Inaczej, zjeść Detlafa. No tak zróbmy, zjedzmy Detlafa. I zagrajmy hybrydę. To jest też potężne. Kurde. Teraz tak. Już jest na dwóch. Okej. Kliknął go. No to dla mnie super. Bardzo fajnie, że on to kliknął. W takim razie... My... No zagrajmy jajo harpi. Od razu je zjedzmy. Super. No i teraz już nam się stworzy Dagon. Po następnym zagraniu jaja harpi i oczywiście zjedzeniu go, nie? Mocne, mocne. Bardzo mocne zagranie. A jeszcze ja mam trolla, właśnie. To w sumie dawaj tego trolla. Zagramy. Kolejny Dagon. Fajny memik. Naprawdę spoko. To jeszcze nam... To będzie takie przyzywanie nieskończone, nie? Eee...
Dobra, ja myślę, że to jest dobry moment na to, żeby to zjeść. Nie. Jeszcze... Nie, jeszcze nie. Jeszcze zagrajmy sobie Mglaka. Ostatnia rzecz. Teraz zagramy Kejrana już. Na pewno Kejran musi być już zagrany. I potem zostanie nam zagranie jaja, nie? Kurde, ile punktów Kuoprowi. No, naprawdę fajne. Fajny pomysł na talię. Teraz tak. Troll. Mglak. Kurde. Mglak, troll i... No można by był... Nie, no w sumie to jest bez sensu, bo Miruna... Jedyne, co mi może dać, to jedynkę. Więc lepszym zagraniem już jest wzmocnienie... Znaczy... Zjedzenie syreny. Okej. No i dobra. 110 do 7, do 117. No rywal ma to. Ma wygraną. Niestety, kurczę, widzowie. To jest po prostu fenomenalne, nie? Dagon jest takim sztosem, a ta druga forma na piątym liczniku jest w ogóle nie do zniszczenia. Bo to co? To się co chwilę będzie przyzywało do ręki. I te karty, kurczę, jakby nieskończone się wydają. Jakby tak na to patrzeć. Dobra. Cyk. Oczywiście zjedzmy to. Ekstra i... I cyk. No dobra. 119 do 134. No mega, mega dobrze. I patrzcie, to cały czas wraca do ręki. No, bardzo, bardzo fajna talia. Szkoda, że nie ja ją zrobiłem. Ale przynajmniej zobaczyliście na odcinku. No i bawcie się, nie? Pobierajcie, czy to moją talię, czy rywala. Myślę, że rywala wygląda dużo śmieszniej jako mem, nie? Dużo fajniej. Także no, polecam wam chyba trochę bardziej. Ale no, naprawdę sztos. Patrzcie, to jest nieskończona gra dla niego. Nieskończona. I tutaj cyk, znowu. A, dobra, bo on na czterech to klika. Nie. Nie wiem już. Nie wiem, widzowie. Piękne punkty, nie? Piękne. Piękne. Dziękuję za oglądanie. Wesołych świąt, wesołych Mikołajków. Wiem, że to już jest po Mikołajkach, no ale nagrywam to akurat 6. Także trzymajcie się i powodzenia na szlaku. Shhh.